Cienfuegos nie żyje. Guevara również. I choć nadal funkcjonuje wiele znakomitych osobistości, jak na przykład Wilma Espin, to działają oni lokalnie. Rząd jest w rękach Fidela Castro i jego zbrojnego ramienia, brata, Raula Castro. 13 marca 1968 roku, w 11. rocznicę ataku na Pałac Prezydencki w Hawanie i niemal rok po śmierci Ernesto Guevary, Castro ogłasza rewolucyjną ofensywę, czyli odejście od gewarystycznej wizji stopniowego wprowadzania komunizmu do radykalnej przemiany całego społeczeństwa. Castro ogłosił plan nacjonalizacji wszystkich pozostałych prywatnych firm na Kubie. Nacjonalizacje byłyby pierwszym krokiem większej mobilizacji gospodarczej kraju, której głównym celem było osiągnięcie rocznych zbiorów cukru w wysokości 10 milionów ton do 1970 roku. Całe społeczeństwo produkuje cukier i nic więcej. Alkohol zakazany, kluby nocne zamknięte, samozatrudnienie, targowiska, prywatna działalność zakazana. Cała produkcja na Kubie była odtąd zorganizowana przy użyciu struktur obrony cywilnej, gdzie robotnicy byli zorganizowani w eskadry, plutony i inne grupy wojskowe i kierowani przez wojskowe stanowisko dowodzenia w swoim regionie. Tak, Castro zrobił z całej wyspy jeden wielki gułag. Już nikt mu w tym nie przeszkadzał. Guevara, który miał teorię nowego człowieka, czyli takiego rewolucjonisty, który jest zbawcą narodu i jest ikoną, już nie przeszkadzał Castro. Cienfuegos, który był przeciwny komunizmowi, również nie żył. Pracownicy byli często przenoszeni do tymczasowego zamieszkania na stanowiska pracy poza ich miastami. Rząd wprowadził do pracy na wsi młodzieżową kolumnę stulecia, złożoną z wolontariuszy Komunistycznej Ligi Młodych. Do sierpnia 1968 roku około 350 tysięcy robotników, żołnierzy, studentów i chłopów zostało wysłanych do pracy w rolnictwie. Poważny brak towarów konsumpcyjnych do zakupu doprowadził do spadku wydajności, ponieważ duże grupy ludności odczuwały niewielką motywację do ciężkiej pracy. Sytuację pogarszało przekonanie, że wyłoniła się rewolucyjna elita, składająca się z osób związanych z administracją. Mieli dostęp do lepszych mieszkań, prywatnego transportu, służby i możliwości zakupu dóbr luksusowych za granicą. Czyli na Kubie stało się dokładnie to, co stało się w Związku Radzieckim, czy stało się w Polsce. Idea rządów ludu została zatracona, a ludowy rząd stał się burżuazją. Tymczasem trwa wielki eksodus społeczności kubańskiej. Już od 1960 roku Kubańczycy uciekają do Stanów Zjednoczonych. Jednakże to zjawisko migracji narasta. Na początku uciekali zwolennicy starego systemu. Później każda kolejna reforma prowadziła do zwiększenia migracji. Uciekali przeciwnicy danych reform. W końcu, po wprowadzeniu radykalizacji, doszło do prawdziwej fali. Amfibie, tratwy, prowizoryczne łodzie, wszyscy uciekają. Castro powiedział: dobra, jesteście ludźmi wolnymi, chcecie wyjechać, proszę bardzo, nie trzymam was tutaj. No ale jak mają wyjechać, przecież to jest wyspa. Amerykanie zaczęli wysyłać statki, które zabierały Kubańczyków do Stanów Zjednoczonych. Trwało to aż do lat 80. W ciągu kilku tygodni do Stanów Zjednoczonych potrafiło dotrzeć 125 tysięcy nielegalnych imigrantów z Kuby, mimo że Straż Przybrzeżna próbowała powstrzymywać łodzie. Gdy eksodus stał się wiadomością międzynarodową, skompromitował rząd kubański. Cały świat się dowiedział, że ludzie uciekają przed Castro do Stanów Zjednoczonych. Castro postanowił odegrać się na Amerykanach. Wiecie, co zrobił? Opróżnił więzienia i zapakował na amerykańskie statki z uchodźcami największe łajzy, jakie miał na wyspie. Stąd właśnie w Miami w latach 80. rozwijały się kubańskie mafie. Amerykanie musieli wyłożyć naprawdę wielkie pieniądze, żeby przeanalizować życiorysy wszystkich uchodźców, a Castro wcale nie był chętny, by im to ułatwiać. Przez lata Castro angażował się w wiele międzynarodowych operacji, najważniejsze to starcia o róg Afryki, czyli wojna etiopsko-somalijska oraz wojna w Angolii. O obu konfliktach jest film na tym kanale, o wojnie w Angolii również na kanale Archiwum Historyczne. Okres przejściowy między tyranią Castro a liberalnym społeczeństwem to lata 90. Związek Radziecki upadł. Castro musiał odnaleźć się w nowym, pokojowym i otwartym świecie. Problem był taki, że Kuba od rewolucji miała militarną gospodarkę i militarne podejście, a teraz cofnęła się w rozwoju.
Racje benzynowe zostały drastycznie zmniejszone. Chińskie rowery zostały sprowadzone na wyspę w celu zastąpienia samochodów, a fabryki, wykonujące mniej istotne zadania, zostały zamknięte. Nawet traktory zostały zastąpione wołami. Drewno opałowe zaczęto być używane do gotowania i wprowadzono cięcia w elektryczności. Do prądu był dostęp tylko 16 godzin dziennie. Castro przyznał, że sobie nie poradził. Do 1992 roku gospodarka Kuby spadła ponad 40% w czasie krótszym niż 2 lata, z poważnymi niedoborami żywności, powszechnym niedożywieniem i brakiem podstawowych towarów. Castro postanowił się ogarnąć, zaczął analizować politykę Margaret Thatcher, wierząc, że kubański socjalizm może się uczyć z jej nacisku na niskie podatki i osobistą inicjatywę. Przestał wspierać zagranicznych bojowników. Przestał wychwalać FARC podczas wizyty w Kolumbii i wezwał do wynegocjowania ugody między zapatystami a rządem meksykańskim w 1995 roku. Publicznie prezentował się na scenie światowej jako umiarkowany. Zaczął nawet czasami zakładać garnitur. Można było odnieść wrażenie, że rozmawia się z cywilizowanym premierem, a nie rewolucjonistą. W końcu postanowił porzucić starą lewicę, tę militarną i wojskową, a stać się nowym lewakiem, hipisowskim, pozytywnym. Postawiono na biotechnologię i turystykę, zaczął wysłuchiwać różnych stron proponujących różne rozwiązania ekonomiczne. Przyjął ekologię, wprowadził kampanię przeciwko globalnemu ociepleniu i marnotrawieniu zasobów naturalnych oraz oskarżył Stany Zjednoczone o to, że są głównym trucicielem na świecie. Akurat stosunek do Stanów Zjednoczonych się nie zmienił, przynajmniej na razie. Kuba była jedynym krajem na świecie, który spełnił definicję zrównoważonego rozwoju programu Narodów Zjednoczonych do spraw rozwoju ze śladem ekologicznym poniżej 1,8 hektara na mieszkańca i wskaźnikiem rozwoju społecznego powyżej 0,8. Castro stał się także zwolennikiem ruchu antyglobalistycznego. Krytykował rasizm, angażował się w negocjacje. W 2001 roku wziął udział w konferencji przeciw rasizmowi w RPA, na której wygłosił wykład na temat globalnego rozprzestrzeniania się stereotypów rasowych przez amerykański film. Przeprosił za prześladowania homoseksualistów przed latami 80. Wziął na siebie całą odpowiedzialność za te czyny oraz zaczął promować kulturę hipisowską. Postawiono na przykład pomnik Lennona na wyspie. Jeśli chodzi o rasizm, na Kubie go nie było. Te wszystkie teorie, że Guevara był przeciwnikiem czarnoskórych, są mitem. Ten fragment, w którym Guevara mówi o tym, że czarnoskórzy są leniwi i że nie pracują, jest to wyrwane z kontekstu. On wtedy opisywał konkretną grupę honduraskich czarnoskórych mieszkańców, których zaobserwował i krytykował ich za brak pomocy oraz za taki, wiecie, hulaszczy tryb życia. Ale to się nie tyczyło wszystkich. Zresztą Kuba w trakcie swojej działalności, właściwie przez cały czas od 1959 roku, twardzie krytykowała Stany Zjednoczone najpierw za segregację rasową, a później za krytykę czarnoskórych. Castro dogadał się zresztą wreszcie z Amerykanami. Duży udział w tym miał papież Franciszek oraz oczywiście prezydent Barack Obama. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i w miarę przybliżyłem Wam w tej serii, jak wyglądała rewolucja kubańska, jak ewoluowały poglądy i działania Fidela Castro i jak to się wszystko skończyło. W sumie to się nie skończyło, bo aktualnie władzę przejął na Kubie Díaz-Canel. A jak wiemy z historii, choćby z Wenezueli, gdy władzę przejął Maduro po Chavezie, no to takie zmiany nie są zbyt dobre i jeszcze się może dużo dziać na Kubie, ale to zobaczymy. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną historię. Zapraszam na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!